Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie. Zapraszam na szybciutkie podsumowanie walki wieczoru sobotniej gali grupy Queensberry Promotions w Londynie, a w tej walce w wadze ciężkiej zmierzyli się Derek Chisora i Joe Joyce. I moi drodzy, sensacja stała się faktem. Może nie sensacja, ale niespodzianka. Derek Chisora pokonał jednogłośnie na punkty Joe Joyce'a. Sędziowie punktowali 97 do 92 i 2 razy 96 do 94. No i trzeba przyznać, że jest to niespodzianka, bo mimo że były wątpliwości co do dyspozycji Joe Joyce'a, on wracał na ring po dwóch ciężkich porażkach przed czasem z Zhangiem Zhilejem. Potem była jedna powrotna walka, w której nie błysnął formą. Były wątpliwości co do jego dyspozycji i tego, co aktualnie potrafi, co aktualnie może. No to jednak Derek Chisora po drugiej stronie to był zawodnik dużo bardziej doświadczony w tym negatywnym sensie przez ringowe wojny. No i bukmacherzy widzieli to mniej więcej jak 4 do 1 na korzyść Joe Joyce'a. Stało się jednak inaczej. Tę walkę wygrał Derek Chisora i po pierwsze, to nie była, moi drodzy, żadna walka bokserska, to była po prostu rzeźnia, rzeź, to była taka gromda w brytyjskim wydaniu, tylko jeszcze od tego w rękawicach. Finezji tam nie było za grosz, nie było tam bokserskiej wirtuozerii, może poza jakimiś tam fajnymi unikami w obronie Dereka Chisory, ale tak naprawdę oni stali w miejscu i po prostu przez 10 rund się naparzali, przez 10 rund się bili. Niektórzy lubią taki boks, niektórzy nie za bardzo. Ja lubię, jak w ringu się dzieje, lubię też bokserską technikę, natomiast jak tej techniki jest za wiele, to też jest taki boks dla jazzmenów. Tutaj była chamska siła, jak to kiedyś ktoś powiedział, chyba Piotrek Wilczewski o Mariuszu Wachu, notabene, który też boksował na tej gali, przegrał z Mosesem i Taumą. Była chamska siła z dwóch stron, zderzyli się dwaj kolosi ringowi, no i z tej walki zwycięsko wyszedł Derek Chisora. No i trzeba powiedzieć sobie też, że ani Derek Chisora, ani Joe Joyce nie zawiedli oczekiwań kibiców, no bo z jednej strony był Derek Chisora, który tutaj tym kulom rzucanych przez Joe Joyce'a się nie kłaniał, nie było tam żadnej obrony. On po prostu szedł do przodu, machał tymi swoimi potężnymi cepami, po których między innymi Artur Szpilka kiedyś zasnął już w pierwszej rundzie, a gdy sił brakowało już na te cepy, to po prostu albo dobrze klinczował, albo ładne stosował uniki w obronie, ładne rotacje, no i wychodził bez szwanku z tych kolejnych rund. Z kolei Joe Joyce również nie rozczarował, przyjmował wszystkie ciosy Dereka Chisory na twarz i szedł do przodu, w ogóle nie zbijany z tropu. Generalnie większość rund w tej walce wyglądała podobnie. Chisora napierał w początkowej fazie rundy, gdy jeszcze po wstaniu ze stołka w narożniku miał siłę, potem już do głosu dochodził Joe Joyce, który jednak finalnie nie zdołał pokonać Dereka Chisory, nie zdołał go przełamać. Natomiast a propos Joe Joyce'a i jego szczęki, o której było tyle dyskusji po tych przegranych walkach przed czasem z Zhangiem Zhilejem, bo to powtarzam się już po raz kolejny, to mówię, tak jest z zawodnikami tymi betonowo-szczękowymi, którzy wszystkie ciosy przyjmują dzielnie na brodę, że czasami jednej nocy to wszystko się kończy. Zostaje przekroczony jakiś tam próg wytrzymałości i wszystko się kończy. Ciekawe swoją drogą, czy nie było tak teraz też z Mariuszem Wachem po tej walce z Itaumą, bo już w drugiej rundzie poległ, albo ta szczęka Mariusza jest już pogruchotana, albo Itauma faktycznie bije aż tak potężnie. Ale wracając do Joe Joyce'a, to zobaczcie, mieliśmy wątpliwości po tych walkach z Zhangiem Zhilejem, czy on się nie skończył, ale przecież on w tej walce z Derekiem Chisorą wyłapał tyle takich czystych sierpów, bitych na koniec brody, z pełnym skrętem, bo jak Chisora macha, to jakby sierpem kosił, jakby kosą kosił jakieś tam zboże. To są naprawdę potężne uderzenia. I te uderzenia nie zrobiły żadnego wrażenia na Joe Joyce'ie. Oczywiście w 9 rundzie nadział się na takie uderzenie przy linach Joe Joyce'a i padł na, natomiast to był raczej taki jakiś flash knockdown. On nie był specjalnie zamroczony, po prostu nadział się na rękawice Chisory, idąc do przodu, jak to ma w zwyczaju, ze szczęką do przodu, ale potem wstał i walczył dalej, nic mu się nie stało. Natomiast jeszcze po tej walce Chisory z Joe Joyce'em mam takie przemyślenie, że jednak ten Zhang Zhilej to jest Chińczyk, który ma kopyto jak muł, jak konisko prawdziwe. No bo zobaczcie, już nie mówię o tych walkach z Parkerem. Wiadomo, co się z Parkerem działo po ciosach Zhanga. Nie mówię już o tej walce z Wilderem, ale teraz tak porównawczo sobie zobaczcie, że Joe Joyce po ciosach Zhanga Zhileja padał na deski.
a teraz prał go niesłychanie Derek Chisora przez tych kilka rund, naprawdę sporo czystych ciosów. Joe Joyce czysto, prosto na szczękę zebrał od Chisory, a Chisora bije mocno, według Usyka najmocniej ze wszystkich brytyjskich ciężkich i nic mu się nie stało. A Zhang jak kropnął, to jednak dostawał Joe Joyce czasówki, także taki wątek poboczny, wniosek poboczny z tego pojedynku Joyce'a z Chisorą, że jednak Zhang to ma kawał chińskiego kopyta w rękawicach. Powiedziałem tutaj wcześniej, że walka nie zaskoczyła, jeśli chodzi o jej przebieg, tak? No bo obaj robili to, co potrafią najlepiej, czyli była totalna ofensywa i prawie zero obrony. Natomiast zaskoczeniem był jednak fakt, że Derek Chisora to wszystko przetrzymał. Przecież Joe Joyce to jest zawodnik, który słynie z tego ogromnego silnika bokserskiego, tej wydolności, że zdaje dużo ciosów, idzie do przodu i się w ogóle nie męczy. Z reguły jego rywale po prostu w pewnym momencie wymiękali. On ich przełamywał. Tutaj też była taka iskierka nadziei, że w końcu przełamy Chisora, ale w dziewiątej rundzie Chisora wypalił tym swoim sierpem, no i popsuł plany Joe Joyce'a. Natomiast tutaj było zaskoczeniem, że Derek Chisora to wszystko wytrzymał. No i myślę, że tutaj to ma tak, to są takie dwa aspekty tej sprawy, dwie przyczyny. Po pierwsze, Derek Chisora to jest kawał twardziela. On jedną taką długą walkę przetrzymał. On jednak szczękę ma, potrafi ciosy przyjmować, ale z drugiej strony Joe Joyce, no to już nie był ten Joe Joyce, który przemawiał Daniela Dubois, który boksował z Parkerem. To już jest Joyce, na którym piętno odbiły te dwie walki przede wszystkim z Zhangiem. Źle ja mi nie mówię tutaj o szczęce, bo tak jak powiedziałem, szczęka wydaje się być całkiem jeszcze stabilna i bardzo dobra, natomiast no, on już po prostu jest boksersko stary, zestarzał się. Czasami też takie, że pięcia się z dnia na dzień starzeje. Joe Joyce zawsze wyglądał w ringu tak pokracznie, tak dziwnie. Te ciosy były takie bite, no to był pół ruchu ciosu. Wydawało się, on w te ciosy jakoś nie wkłada całej masy ciała, tak po polsku. Tłumacząc na język polski, ciosów nie wkręca. Natomiast te ciosy powalały. W nich zawsze była moc, mimo że on wyglądał ślamazarnie, tak nieporadnie. Teraz w tej walce z Chisorą wyglądał już ultra nieporadnie, ultra ślamazarnie i naprawdę to wszystko no, wyglądało bardzo słabo w wykonaniu Joe Joyce'a, a do tego też jeszcze ważna sprawa, nie było lewego prostego, nie było jabu w wykonaniu Joe Joyce'a, który też nigdy nie był takim klasycznym ciosem, on nie był pięknym ciosem w wykonaniu Joe Joyce'a, ale zawsze był skuteczny i robił robotę w tych ważnych walkach. Tutaj tego było jak na lekarstwo, tutaj nie było tego kompletnie ze strony Joe Joyce'a i to też jest przyczyna dlatego, dlaczego Derek Chisora to wszystko przetrzymał, natomiast nie odbieramy Derekowi Chisory jego twardości, jego serca do walki, on tutaj zostawił wszystko w ringu, były pokazywane przez TNT Sports obrazki po walce, jak Derek Chisora nie był nawet w stanie uścisnąć dłoni Joe Joyce'owi, tak miał rękę rozbitą od naparzania Juggernauta, do tego jeszcze oko prawie zamkniętą, zostawił serducho w ringu jak zawsze. To jest po prostu kawał takiego ringowego wojownika. No i co dalej teraz, moi drodzy, z Joyce'em, co dalej z Derekiem Chisorą? Jeśli chodzi o Joe Joyce'a, to oczywiście pojawią się pytania, czy to powinien być już koniec kariery. Dwie porażki przed czasem z Zhangiem Zhilejem. Teraz porażka z Derekiem Chisorą, który już jest dawno, dawno po tym swoim piku kariery i w zasadzie wszystkie ważne walki z dobrymi rywalami przegrywał, a Joe Joyce'a pokonał. Otóż sam Joyce mówi, że on się w ringu dobrze bawił, że on kocha boks i będzie chciał dalej boksować. Cieszę się, że dał kibicom rozrywkę. No i raczej z jego wypowiedzi nie wynika, żeby tam zmierzał gdzieś ku zachodowi słońca, chciał odjechać na białym koniu i skończyć z boksem. Tak samo mówi Frank Warren, jego promotor, natomiast promotorzy, wiadomo, oni by chcieli z tych bokserów zawsze wycisnąć jak najwięcej kapuchy, więc oni im karier nie kończą. Frank Warren mówi, że decyzja zostawia Joe Joyce'owi, to jest jego kompetencja, on nie chce swojemu zawodnikowi kariery kończyć, no ale tak jak powiedziałem, to nie dziwi, bo po prostu promotor musi na pięściarzu zarobić, a z drugiej strony jak pięściarz chce boksować, to czemu nie. Natomiast Derek Chisora, słuchajcie, po takiej walce, mimo że no, rozsądek podpowiadałby powiedzieć mu wprost, Dereku Chisoro, kończ karierę, tyle masz za sobą ringowych wojen, chyba 13 już, czy 14, 13 chyba przegranych pojedynków, inna sprawa, że z topowymi rywalami, natomiast przegranych tyle bomb przyjętych na twarz. Kolejna walka, w której twarz Dereka Chisory jest pogruchotana, ta walka z Joe Joyce'em, natomiast on tę walkę wygrywa.
No i ciężko się pożegnać chyba w takiej sytuacji, tym bardziej, że Derek Chisora to jest gość. I jeśli słuchaliście nawet transmisji, to słychać było, ilu on ma kibiców. On potrafi sprzedawać O2 Arena. To on był tutaj, mimo że George Joyce był stroną A, to Derek Chisora. War Chisora, to on przyciąga kibiców. Gdybyście byli kiedyś na żywo, to doświadczylibyście tego również, jak on jest tam kochany i uwielbiany, także no... Mimo, że on jest w tym momencie takim wolnym ptaszkiem, wolnym agentem, to pewnie nie jedną jeszcze propozycję walki dostanie, bo ten gość się po prostu sprzedaje, no i daje dobre walki. Natomiast no, jeszcze raz, ta każda walka teraz Dereka Chisora będzie zdrowotnie coraz więcej kosztować, bo to jest tak trochę takim w postępie geometrycznym się rozwija, tak, że na początku te walki kosztują mniej, a potem każda kolejna walka się coraz bardziej niestety na głowie odkłada. Jeszcze już zamykając temat tej gali, to na chwilkę wrócę do walki Mosesa i Taumy z Mariuszem Wachem. Frank Warren został zapytany, co dalej z Mosesem i Taumą. Wiadomo, i Tauma ma plany takie wielkomocarstwowe, chciałby zostać mistrzem świata szybciej niż Mike Tyson, to się raczej nie stanie, natomiast Frank Warren myśli tak bardziej pragmatycznie i on chciałby zobaczyć walkę i Taumy z Frazierem Clarkiem. Ja mówiłem wam przed tym pojedynkiem z Wachem, że to będzie taki korespondencyjny pojedynek z Clarkiem, z medalistą brytyjskim, olimpijskim, który z Wachem boksował pełen dystans. A tutaj i Tauma załatwi to wszystko ładnie i schludnie w dwie rundy. I teraz Frank Warren bierze na celownik Frazera Clarka. Chciałby zobaczyć walkę Clark kontra Moses i Tauma. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo wiadomo, że tam Fabio Worley też się czai na rewanż z Frazerem Clarkiem, no ale to też naturalna taka byłaby koleżę, czy fajna sprawa, walka i Tauma kontra Clark, natomiast po tej pierwszej walce Clarka z Worleyem to też są apetyty na rewanż, bo to też była bardzo dobra walka i Tauma, moi drodzy, też chwalił bardzo Oleksandr Usyk, który spod ringu oglądał jego pojedynek z Mariuszem Wachem, a Mariusza Wacha Oleksandr Usyk zna ze sparingów, wie jaki to jest zawodnik, wie co Mariusz Wach potrafi, pewnie ile też ciosów potrafi przyjąć i po walce Usyk powiedział wprost, a i Tauma to jest bardzo dobry zawodnik, to jest bardzo dobry facet, także no zobaczymy co z niego wyniknie, na pewno ta walka z Mariuszem Wachem to jest taki no, duża nagroda dla Mosesa i Taumy, to jest duża rzecz, no bo skończyć Mariusza Wacha w dwie rundy, już abstrahując od wieku Mariusza Wacha, od etapu jego kariery, to robi wrażenie. A jak duże, to zobaczymy po kolejnych walkach Mariusza Wacha, jak on się będzie te sprawdzał na tle innych prospektów, bo pewnie jeszcze propozycje walki dostanie, pytanie czy będzie chciał boksować, no bo są też rzeczy w życiu droższe od pieniędzy. Ja tak osobiście, jakbym był na miejscu Mariusza Wacha, to już zostawiłbym walki z tymi koniami, z gośćmi, którzy kończą dwie rundy, poszedł do tych free fightów, zarobił trochę kapusty, odciął kupon od tej sławy, od tych trudów treningowych i tych walk, które stoczył do tej pory i tyle. I w tym podsumowaniu tej londyńskiej gali to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno.